że jeżeli chcecie obronić mojej rodziny przed czymkolwiek i mojego dziecka przed czymkolwiek, to nie przed wyimaginowanym gejem, który nie stoi na mojej wycieraczce i nie próbuje nikogo zdeprawować, tylko przed brakiem szans dla mojego dziecka w państwie tak zarządzanym, jak w tej chwili jest zarządzane. I to jest podstawowy problem, przed którym trzeba bronić. Brak dostępnych żłobków, brak mieszkań, brak usług publicznych, brak poważnej edukacji, niedziałające państwo w wielu obszarach, to zagraża mojemu dziecku, a nie wyimaginowana ideologia LGBT. Więc ja od końca odpowiadając na twoje pytania, ja mówiłem w programie swoim też prezydenckim, że jeżeli zostałbym prezydentem, to zaprosiłbym do pałacu osoby LGBT ze stref wolnych od LGBT, które uchwalono w Polsce i pokazał im w ten symboliczny sposób, że są częścią społeczności. I wezwał samorządy do tego, żeby wycofały się z tych głupich uchwał. Jak one będą problematyczne, pokazuje nam recepcja międzynarodowa. O nich wspomniała przewodnicząca Komisji Europejskiej w czasie swojego orędzia o stanie Unii. Retweetował to Joe Biden, który być może będzie za chwilę prezydentem Stanów Zjednoczonych, dwa dni temu u siebie na Twitterze, mówiąc, że jest to naruszenie praw człowieka. To co my gramy? Co my chcemy osiągnąć? Gdzie my idziemy? Ze wszystkimi się pokłóciliśmy na świecie, mamy tylko Amerykanów i Węgrów, a za chwilę i Amerykanów więc nie będziemy i pewnie Węgrów też. No już nawet z takiego czysto pragmatycznego, już jak nie trafiają jakieś ludzkie argumenty w paradygmatu wychodząc. Ja powiedziałem jasno i podtrzymuję tę tezę. Ja, jeżeli byłbym posłem, jeżeli byłbym prezydentem, to bym podpisał, jeżeli byłbym posłem, to bym głosował za ustawą o związkach partnerskich. Ja uważam, że wszyscy o tym mówią, proszę zobaczyć, ile się o tym mówi, ile się debatuje, ile mamy w Sejmie dzisiaj ludzi, którzy wychodzą i mówią, tak, ja bym był za, tylko gdyby... To jest tak jak prezydent Duda, który wychodzi, o, gdyby zaostrzyli przepisy aborcyjne, to ja bym podpisał. Przecież masz PiS, przecież masz posłów, tak naprawdę jesteś częścią tego organizmu, to przeprowadź tę ustawę przez Sejm. Będziesz miał co podpisywać. A co to jest zachoraczenie, mówienie, o, ale ja bym podpisał, gdyby przyszła, tak? Ja uważam, że taka ustawa powinna zostać uchwalona, bo powinny zostać uregulowane raz a dobrze sprawy ludzi, obywateli Rzeczpospolitej, którzy są jednej płci, którzy mają inne relacje, którzy chcą po prostu, żeby państwo uznało to, że zdecydowali się na taki, a nie inny związek i wyniknęły z tego konsekwencje. To nie jest kwestia sumienia w ogóle, to jest kwestia woli dwojga dorosłych obywateli, którzy decydują się formalnie zawrzeć związek partnerski. Ale uważam, że małżeństwo jest jednak czymś, co, już nie mówię tutaj o ochronie konstytucyjnej, bo możemy toczyć dyskusję, czy zwłaszcza tam związek mężczyzny i kobiety, czy szczególnie. Natomiast ja uważam, że małżeństwo to jest jednak zupełnie inna para kaloszy. To jest jednak kategoria aksjologiczna, która w zupełnie innym miejscu leży i ja uważam, że nie jesteśmy gotowi na taką zmianę. Ja głosowałbym przeciwko ustawie o małżeństwach jednopłciowych i tak samo głosowałbym przeciwko ustawie o możliwości... Wiem, okej, ale... Wszyscy płacą te same podatki. Let's agree to disagree, ale... Tak, tylko że my dotykamy, ta równość prawa dotyczy pewnej bardzo specyficznej sfery, a ja uważam, że my nie osiągnęliśmy tego momentu, bo moja córka i pokolenie moich dzieci może dokładnie przyjść i stwierdzić, że nie, my dla nas to już jest oczywiste i zmienić. Ja ze swoją też wiedzą, że wciąż mamy za mało wiedzy, jak funkcjonuje taka instytucja małżeństwa w nowych społeczeństwach, bo do tego są potrzebne podłużne badania, które trwają dekadami. Jak te procesy wyglądają, że mamy dzisiaj za mało wiedzy, żebym ja odpowiedzialnie taką decyzję mógł podjąć, więc ja bym jej nie podjął i rozumiem, że są inni ludzie, którzy mają inne zdanie. A więc związki partnerskie tak, małżeństwa jednopłciowe nie, adopcja dzieci przez pary jednopłciowe nie. Takie... W Europie Zachodniej to wszystko funkcjonuje. To dobrze. Dobrze, ale zobaczmy to w perspektywie pokoleń, tak? Zobaczmy, jak to będzie pracowało przez pokolenia, bo życie człowieka jest czymś, co dzieje się przez pokolenia, a nie przez kadencję, a nie przez 10 lat czy 15. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w perspektywie pokoleń. Moment, tylko jeszcze skończę, bo było jeszcze jedno ważne pytanie o mniejszości, na które chciałbym odpowiedzieć. Ja, zamykając ten temat, moje stanowisko jest jasne, przybyłem 1000 dyskusji na ten temat, proszę uznać, że ono takie jest. Chętnie będę rozmawiał, ale ono... Jesteśmy w tym... Tak, no, zgadzamy się, że się nie zgadzamy, to jest naturalne. Natomiast jeżeli chodzi o język regionalny, ja uważam i mówiłem o tym, cieszę się, jestem dumny z tego, że przedstawiciele mniejszości niemieckiej w ogromnej większości zagłosowali na mnie w wyborach prezydenckich. Ja byłem, spotkałem się z przedstawicielami mniejszości niemieckiej, z organizacjami wszystkimi chyba mniejszości w Gogolinie w czasie kampanii. Byłem jedynym kandydatem, cieszę się, że odpowiedziałem, nie cieszę się, że byłem jedynym, który odpowiedział na ich ankietę, którą rozesłali.
I też ja uważam, pochodzę z Kresów, pochodzę z Podlasia, z Białostoczyzny, że różnorodność dobrze robi Rzeczpospolitej. Że jeżeli jesteśmy różnorodni i podkreślamy nasze dziedzictwo, nasze bogactwo, to, że mówimy czasami różnymi językami, że różnimy się od siebie, nie wiem, kulturą, na Kaszubach jest inaczej, na Śląsku jest inaczej, na Podlasiu jest inaczej, w innych miejscach jest inaczej, to to jest nasz zasób, a nie nasza strata, a nie nasze zagrożenie i ryzyko. A więc jeżeli pojawiłaby się taka, ale to ja nie jestem naukowcem, natomiast jeżeli pojawiłaby się umotywowana po konsultacjach społecznych, po ocenie skutków regulacji, bo ja zawsze będę do tego wracał, że to trzeba robić w takim trybie. Inicjatywa ustawodawcza, która nadawałaby językowi śląskiemu taki status, to ja nie miałbym nic przeciwko temu, bo niby dlaczego miałbym mieć. Jeżeli to Ślązakom żyjącym w Polsce i będącym przecież Polakami pomaga w pielęgnowaniu pewnej naprawdę wartościowej odrębności, to dlaczego nie mielibyśmy tego w epoce urawniłowki, w której wszystko się ujednolica i sprowadza do 160-znakowych wiadomości, o to zadbać, a jeśli już szczególnie o język. Ja nie mam z tym najmniejszego kłopotu.